twojej optyki na ten pojedynek? Jeszcze raz. Jaka twoja jest optyka na ten pojedynek? No ciężko było na pewno, starałem się trzymać... Starałem się trzymać właśnie taktyki i tego, co trener mówi, i myślę, że to dało taki efekt po prostu, że wygraliśmy tę walkę, bo naprawdę ciężko było. Michał od początku do końca jednak też widać było, że czujny był i też miał, myślę, że bardziej tak od gdzieś od połowy walki próbował mnie przełamać, ale no, dzięki Bogu i dzięki temu, że właśnie mam wspomnianego trenera w narożniku, to nie dałem się przełamać. A dla ciebie to była trudniejsza walka niż ten pierwszy pojedynek z Michałem? Myślę, że trudniejsza, bo musiałem troszeczkę bardziej na wyżyny się spiąć. Przygotowania też były cięższe. No i praca w ringu też, myślę, że więcej pracowałem w tej walce. Byłbyś zainteresowany ewentualnie trzecim pojedynkiem? No myślę, że Michał już nie wiem, czy byłby w ogóle zainteresowany, bo my już tyle razy boksowaliśmy ze sobą za czasów amatorskich i teraz w boksie zawodowym to była nasza druga walka. Niemniej jednak, no jeżeli Michał by pragnął teraz rewanżu, to tak samo jak on mi dał rewanż, to oczywiście też nie uciekałbym przed nim. Tym, że no moim celem jest teraz jakby już walczyć gdzieś na arenie międzynarodowej, zdobywać kolejne doświadczenia i chciałbym się piąć wyżej znowu w rankingach z coraz to lepszymi rywalami w rankingach i chciałbym o Mistrzostwo Europy na pewno w przyszłym roku zaboksować, jeżeli dostałbym taką szansę, przynajmniej do końca roku. A wiadomo, że do tego potrzeba jeszcze dużo pracy ciężkiej, na którą jestem gotowy. Jak oceniasz ten rok w swoim wykonaniu? No mega pracowity rok, jestem bardzo szczęśliwy, bo to jest moja piąta walka w roku i wszystkie walki wygrane. Zdobyłem dwa pasy mistrza Polski w wadze lekkiej w lutym tego roku i teraz pod koniec roku zdobyłem pas w drugiej kategorii wagowej mistrza Polski, tak więc myślę, że to jest dla mnie mega wyróżnienie, sukces i mówię, chciałbym iść teraz dalej za ciosem od przyszłego roku i na pewno nie spoczywamy na laurach, tylko chciałbym dalej ciężko zasuwać i zdobywać kolejne jakby sukcesy.